Z nami jest Maciej Mas, rozmawiamy po porażce 0-3 z Lechem Poznań. Co czujecie po tym spotkaniu? Bardziej wkurzenie, czy jednak poczucie dobrze odebranej lekcji, która może zaprezentować w przyszłości? Znaczy, na pewno przeanalizujemy to spotkanie. No, trzeba przyznać, że Lech to klasowy zespół, ekstraklasowy. Także przeanalizujemy to spotkanie i na pewno wyciągniemy jakieś pozytywne wnioski z tego meczu, na pewno jakąś naukę też wyciągniemy. Ale myślę, że fajne przeżycie zagrać też na takim stadionie z takim klasowym rywalem. Więc szkoda, że nie udało się tutaj jakieś bramki strzelić, no ale skupiamy się teraz już na lidze. Gdybyś tak na gorąco miał się postarać poszukać pozytywów, to jaki aspekt naszej gry by się tym pozytywem okazał? No myślę, że pozytywnie w drugą połowę weszliśmy. Z części troszkę już byliśmy na połowie Lecha. Bo w pierwszej gdzieś troszkę brakło, żeby jakieś więcej podań na połowie Lecha wymienić. W drugiej gdzieś już udało się dać jakieś strzały, była też no, sytuacja z tą bramką ze Spalonym. Także coś więcej się już działo pod bramką Lecha, więc to na plus myślę na tą drugą połowę. No właśnie, jak się czułeś dzisiaj na boisku? Bo po twoim wejściu trzeba przyznać, że ta nasza ofensywna gra się troszeczkę ożywiła. Była ta sytuacja z bramką, o której wspominałeś, plus no, kilka razy tam jednak z przodu szarpnąłeś i zrobiłeś dobre wrażenie. Czy wychodzę od pierwszej minuty, czy z ławki wchodzę, zawsze staram się pomagać zespołowi na tyle, ile jestem w stanie. Dziś czułem się dobrze. No szkoda rzeczywiście tego Spalonego, bo widziałem zdjęcie, był naprawdę niewielki. Także szkoda, ale mimo wszystko i tak wymagam od siebie jeszcze trochę więcej, bo tak, myślę, że mogłem jeszcze zrobić troszkę więcej. Okej, to jeszcze w kontekście kolejnego spotkania z Górnikiem Polkowice. Chciałem zapytać, jak się czujecie fizycznie, bo jednak ten natłok spotkań w ostatnich tygodniach jest dosyć spory. Dochodzą też kwestie wyjazdów, bo jednak przede wszystkim gramy na obcych stadionach. Jak się czujecie mentalnie, no i jak to wygląda od strony fizycznej? Mentalnie myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Fizycznie mamy też szeroką kadrę, dzisiaj też trener kilka zmian wprowadził, też niektórzy podstawowi zawodnicy zeszli troszkę wcześniej. Do niedzieli mamy jeszcze sporo czasu, także myślę, że na niedzielę wszyscy będą gotowi. Okej, życzę w takim razie powodzenia w niedzielnym spotkaniu i dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki.